Cześć, ja mam na imię Marek i w tym filmie powiem Ci o kilku podstawowych wskazówkach przy szukaniu swojego pierwszego projektu, takiego, który wykonasz w trakcie nauki czy zaraz po nauce programowania w danej technologii, a później pr przedstawię Ci po jednym pomyśle na projekt konsolowy i projekt webowy. Zanim przejdziemy do tych projektów, o których mówię, to na początek te wspomniane wskazówki, bo kiedy szukasz pierwszego projektu, takiego, który możesz wykonać, który sprawdzi twoje umiejętności, no to często nie wiesz, czy to, co wymyśliłeś, czy to, co chcesz wykonać, jest na pewno odpowiednie na ten moment. Więc moja pierwsza porada jest taka, żebyś szukał projektów, które mają prostą logikę. To znaczy taką, która nie wymaga bardzo dużo analizy od strony takiej niezwiązanej z programowaniem, tak? No bo jeżeli masz aplikację biznesową, która na przykład wyświetla jakieś dane, ale tak naprawdę większość rzeczy, które trzeba znaleźć, to są rzeczy związane z tym biznesem, który, którym się ona zajmuje, to nie jest na początek dobra aplikacja, bo ty nie zajmujesz się analizą problemu, analizą projektu, tylko zajmujesz się w tym momencie programowaniem, więc. Powinieneś ograniczyć jak najbardziej takie rzeczy związane z zastanawianiem się, jak to ma działać, tak od strony logiki, od strony tego właśnie, jak działa ten proces, co się z czym łączy, co z czego wynika. Unikaj na początek takich rzeczy. Staraj się, żeby aplikacja przede wszystkim pozwalała ci wykorzystać umiejętności programistyczne, a żebyś poświęcał zbyt wiele czasu na taką analizę niezwiązaną bezpośrednio z kodem. Ta prosta logika łączy się z następną poradą, taką, że. Projekt, który robisz na początek, według mnie powinien dać się zrealizować w takiej podstawowej formie, w tej pierwszej formie, o czym za chwilę, w około 2-3 tygodnie do miesiąca, bo myślę, że to jest taki czas, w którym jeszcze nie stracisz zapału, jeszcze będziesz miał takie chęci, a jednocześnie będzie to projekt, który nie którego nie zrealizujesz w jeden dzień, więc, nie, więc na pewno będzie wymagał trochę więcej uwagi od Ciebie, trochę więcej poświęconego czasu i jednak jakiegoś poszerzenia wiedzy czy zweryfikowania wiedzy, którą posiadłeś ucząc się programowania. I następna z takich ogólnych porad dotyczących pierwszych projektów jest taka, że pomysł, jaki realizujesz, powinien być otwarty na rozszerzenie. I o co, i o co mi tutaj chodzi? Chodzi o to, że jeżeli masz aplikację typu lista zadań, to tak naprawdę na początek nie przychodzi ci do głowy żadna rzecz, którą mógłbyś dodać, kiedy już zrealizujesz takie podstawowe funkcje, czyli właśnie zapisywanie listy zadań, bo nagle trzeba faktycznie usiąść i się mocno zastanowić, co tu można by dodać. No, pewnie jakieś sortowanie podacie, czy coś tego typu, ale właściwie poza tą datą to za wiele tej opcji nie mamy. A kiedy weźmiemy taką aplikację, na przykład jak. Nie wiem, koszyk w sklepie, tak? Czyli można sobie dodawać po prostu produkty po jakimś kodzie, czy nazwie, czy cokolwiek. No to nagle realizując taką podstawową funkcję, czyli robienie listy listy rzeczy, które kupujemy, czy które klient kupuje, nagle możemy dodać np. dodawanie rabatu, możemy dodać sprawdzanie, czy w magazynie jest dany towar, czyli nagle możemy dopisać w aplikacji całą część odpowiedzialną za informowanie. Ile mamy produktów w magazynie? Możemy zrobić na przykład takie drukowanie tego dokumentu czy zapisywanie w jakimś pliku. Więc jak widzisz od takiego bazowego pomysłu, w tym wypadku możemy iść w różne strony, możemy go łatwo rozbudowywać, to znaczy bardzo łatwo przychodzą nam do głowy kolejne usprawnienia, jakie możemy wprowadzać, to jest bardzo istotne, bo odnosi się do tego pierwszego punktu, który mówiłem, czyli o prostej logice i nie, poświęcania, nie poświęcaniu zbyt wiele czasu na taką analizę niezwiązaną bezpośrednio z programowaniem, a związaną z samym problemem. Kiedy mamy problem, który łatwo, do którego łatwo nam przychodzą do głowy kolejne usprawnienia, kolejne rozszerzenia, no to jest nam również łatwiej i szybciej przejść do tej fazy programowania tych kolejnych rzeczy. I teraz przejdźmy do projektów, które ja proponuję. Oczywiście, to są, tak jak mówię, tylko propozycje, ale myślę, że możesz na nich spokojnie bazować, szukając dalej swoich inspiracji. Tak jak wspomniałem na wstępie, będzie po jednym projekcie konsolowym, jednym projekcie webowym. Tutaj pokazuje Ci się minuta, w której zaczyna się omawianie projektu webowego, ale zachęcam Cię, żebyś przejrzał również tą część konsolową, bo być może to Cię też zainspiruje do pewnych rzeczy. Nawet jeżeli już ten etap masz za sobą i szukasz właśnie projektu webowego, a etap projektów konsolowych już przeszedłeś. Jeżeli chodzi o projekty konsolowe, czyli takie, które zazwyczaj piszemy zaraz po nauce programowania w danym języku, na przykład w C-Sharpie, którego ja, ja sam używam, to zastanawiając się nad tym, doszedłem do wniosku, że na początek całkiem niezłe jest zabawienie się z algorytmami, bo algorytmy są dobrze opisane, więc mamy z góry zdefiniowany problem, który jest opisany krok po kroku, tak naprawdę jak ma być wykonany. Często nawet w książkach jest podawany jakiś pseudokod. I kiedy weźmiemy na przykład taką książkę jak Algorytmy bez tajemnic, no to tam mamy zestaw takich kilku, kilkunastu algorytmów, które możemy na początek realizować. One będą, one będą z jednej strony wystarczająco proste, żeby zamknąć się w kilku funkcjach tak naprawdę, więc pozwolą Ci się obyć z programowaniem jako takim, Ponieważ są już opisane, no to nie musisz wymyślać problemu. Z drugiej strony możesz w nich wprowadzać takie pojedyncze usprawnienia, jak na przykład dodawanie jakichś klas, obiektów, dzielenie tych funkcji na mniejsze. Więc już w jakiś sposób się obędziesz z takim programowaniem właśnie na poziomie klas i funkcji, które dostają jakieś dane i zwracają wynik. A w następnej kolejności, jeżeli przebrniesz przez. Ten etap właśnie algorytmów to zaczynają się właśnie takie programy już, które cokolwiek takiego bardziej życiowego będą robić. Jeżeli chodzi o aplikacje konsolowe, to to, co widzę, to to, to że w przypadku tego rodzaju programów najczęściej mamy do czynienia z takimi programami, programami które biorą jakieś dane wejściowe i je przetwarzają. Czyli są takie, takie programy, które służą do przetwarzania jakichś danych. Tak, czyli dostają jakiś plik, jakieś dane do użytkownika i zwracają pewien wynik. Więc tego typu programy raczej będziesz pisać, pisać, ucząc się pisania aplikacji konsolowych, czyli gdzieś tam na początku swojej nauki. I to, co ja Ci proponuję, to aplikacja, która będzie brała pliki z dysku w, z podanego przez użytkownika folderu i przetwarzała w taki sposób, że na końcu dostaniesz jeden duży plik z połączonymi tymi wszystkimi danymi. Załóżmy, że to będą dane takie na temat na przykład sprzedaży w różnych oddziałach. Czyli każdy plik to będzie jeden oddział na przykład jakiegoś sklepu. I w tych plikach będą dane zapisane w takim formacie, że w pierwszej linijce będzie na przykład nazwa tego oddziału, czy jakiś kod, czy coś tego typu. Po prostu jakaś linijka, która nie jest danymi, która jest po prostu jakimś identyfikatorem danego sklepu. I we wszystkich kolejnych linijkach będziesz miał dane w formacie chociażby takim jak nie wiem, liczba porządkowa, nazwa towaru. Później będzie na przykład cena, po jakiej były sprzedawane i na przykład ilość. No, na początek myślę, że wystarczy. Ups, jeszcze tutaj kamerę zasłaniam. O. A, no i tych danych będzie kilka, kilkadziesiąt, kilkaset. I niech twój program otwiera po kolei wszystkie pliki, które znajdują się w podanym przez użytkownika w folderze. Czyli po prostu użytkownik wpisuje w konsoli pełną ścieżkę do folderu. I następnie bierzesz te wszystkie dane. łączysz je w jedną listę, na której. Jeżeli jakaś, jakaś pozycja się powtarza, czyli jeżeli masz pozycję o tej samej nazwie, no to po prostu tą ilość dodajesz, czy w jakiś inny sposób sumujesz kwotę, na jaką została sprzedana. Więc załóżmy, że w wyniku będziesz miał plik, który zawiera właśnie nazwę, łączną kwotę, za jaką zostały sprzedane produkty i łączną ilość, jaka została sprzedana. No i to wszystko właśnie zapisujesz w jednym pliku, który będzie jakimś raportem. To jest taka baza tak no i teraz co możesz w takiej aplikacji zbudować to o czym mówiłem no przede wszystkim możesz zrobić na przykład sortowanie tak czyli możesz wykorzystać chociażby algorytm który znajdziesz w takiej książce czy w jakimś innym miejscu który opisuje algorytmy zaimplementować go samemu no bo oczywiście możesz skorzystać z gotowych ale tutaj ale tutaj Zachęcam Cię do jednak do samodzielnego implementowania takich algorytmów, mimo że zwykle się tego później nie robi. Czyli możesz na przykład sortować po nazwie, czy po sumie, jaka została zarobiona na danym produkcie. Więc już masz kolejne usprawnienie, które możesz zrobić. Kolejna rzecz to może być na przykład zrobienie takiego podsumowania, który sklep sprzedał najwięcej jakiego produktu. Tak? Czyli na przykład mamy produkt A, który został sprzedany w, w dwóch sklepach. Ale pierwszy sprzedał tego produktu 10 sztuk za 80 zł, drugi sprzedał tego produktu na przykład 11 sztuk, ale za 75 zł, bo miał jakąś promocję, więc możesz również tutaj się bawić w to, który z nich będzie który, który z nich będzie na topie, czyli który sprzedał więcej, albo który sprzedał za większą kwotę. Kolejna rzecz, którą możesz w takim projekcie zrobić. To na przykład wyszukiwanie, czyli otwierasz sobie wszystkie pliki i pozwalasz użytkownikowi wybrać, wyszukać na przykład, w których sklepach dany produkt o danej nazwie był sprzedawany. Więc masz kolejną rzecz, którą możesz zaimplementować, kolejny algorytm, który możesz tutaj wprowadzić. I na koniec, jak już naprawdę będziesz pewnie się czuł w takich aplikacjach, to na przykład możesz zrobić coś takiego. Że te sklepy będą miały jakąś e, walutę, w której sprzedają, bo na przykład są sklepami międzynarodowymi. No i teraz no nie możesz tego po prostu sumować, tylko możesz e, dodać w tym momencie na przykład pobieranie kursu walut z, ze strony NBP, gdzie tutaj jest, są dane w formacie mm, XML. No i e, nagle możesz dodać przeliczanie tych walut, tak, czyli e, każdy sklep. Ma swoją walutę, ale ostatecznie, na przykład, wszystkie dane zapisujesz w złotówkach, dolarach czy euro. Także, jak widzisz, opcji jest tej dużo, i taki projekt proponuję ci na początek. Oczywiście nie, nie wiąże się za bardzo prawdopodobnie z Twoją codzienną pracą, z jakimś usprawnieniem swojego życia, ale jest na tyle realny, że myślę, że spokojnie poczujesz potrzebę, dla jakiej, dla jakiej mógłby być taki projekt zrealizowany w na przykład jakiejś firmie. No i tutaj oczywiście później dochodzi temat na przykład testowania czy, czy później na przykład przenoszenia takiej aplikacji do już wersji okienkowej czy wersji webowej. No i dodatkowo zachęcam Cię czy bardzo polecam, żebyś taki projekt trzymał w repozytorium na przykład w Gicie, czy zdecydowanie polecam Gita do trzymania projektu, do trzymania zmian w projekcie więc dodatkowo będziesz się uczył jeszcze narzędzia, które zawsze ci się przyda w przyszłej pracy. Dodatkowo pozwolić prześledzić, jak ten projekt się zmieniał z czasem, jak go rozwijałeś. Przejdźmy teraz do projektu webowego. Tutaj cały czas trzymamy się tej zasady, że logika powinna być jak najprostsza, bo przede wszystkim, jeżeli to jest jeden z twoich, z twoich pierwszych projektów, to chcesz się i powinieneś się nauczyć samej struktury danego projektu, struktury frameworka, którego, z którego korzystasz, takie, takiego obycia z narzędziami, które wykorzystujesz. Więc na początek zdecydowanie polecam Ci pisanie aplikacji typu CRUD. CRUD to jest skrót od, od Create, Read, Update i Delete, czyli to są takie aplikacje, które po prostu zapisują do bazy danych to, co użytkownik wpisał. Gdzieś w formularzu pozwalają to odczytać, ewentualnie zaktualizować czy usunąć. Są takie najprostsze aplikacje, które tak naprawdę tylko gromadzą dane, które użytkownik wpisuje i później je wyświetlają. I druga rzecz związana z aplikacjami webowymi, czy taka porada związana z szukaniem inspiracji na aplikacje webowe, to jest wzorowanie się na tym, co już istnieje. Bo tak naprawdę sporo aplikacji, które, z których korzystasz na co dzień, takich internetowych w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o ich założenia, takie podstawy, na jakich działają, to są bardzo proste rzeczy. I moja propozycja w tym wypadku to jest zrobienie klona Twittera. Czyli mamy Twittera. Oczywiście mówię cały czas o takiej podstawowej idei. Czyli zachęcam cię, żebyś zrobił właśnie kopię Twittera na tej zasadzie, że będzie możliwość dodawania swoich postów, czyli wpisania. Jakiegoś tekstu z ograniczoną ilością znaków, więc jeżeli ktoś pisze za dużo, to dostanie powiadomienie, że jest za dużo. Możesz tutaj znowu się pobawić JavaScriptem, żeby wyświetlać takie informacje na bieżąco. Tak jak tutaj się robi takie kółeczko, możesz pisywać na przykład, że wykorzystano 10 ze 180 znaków, czy 240, czyli sobie tam zapragniesz. Później wyświetlanie wszystkich tweetów, które są czy tych wiadomości, które są dodane przez użytkowników, jakich dana osoba śledzi, zalogowana, czyli od razu się dochodzi rejestracja użytkowników, którzy mogą podać swój nick, swój e-mail i jakieś swoje zdjęcie wgrać i oczywiście śledzić innych użytkowników, wyszukując ich przez wyszukiwarkę. I to będzie taka podstawa. Czyli naprawdę prosta rzecz, po prostu zapisywanie danych, które, zapisywanie tekstów, które wpisują użytkownicy i wyświetlanie ich wszystkim użytkownikom. Nawet na początek możesz zrezygnować z tego śledzenia i zrobić po prostu wyświetlanie wszystkich wiadomości, od najnowszych do najstarszych, tam ograniczonych na przykład do kilku czy kilkunastu ostatnich wiadomości. No i tutaj już możliwość rozbudowy jest bardzo duża. Przede wszystkim, no właśnie, możesz dodać moduł śledzenia, czyli ktoś musi wejść w profil innego użytkownika i kliknąć, że chce go śledzić, i tylko posty takich użytkowników będą wyświetlane na tej głównej stronie. Następnie masz na przykład możliwość wprowadzania hashtagów, czyli załóżmy, że będzie hashtag programowanie. No i Zrób tak, żeby później się dało w treści, w treści tej, którą wyświetlamy, kliknąć w taki hashtag i przejść na listę wszystkich wiadomości, które go zawierają. Następna rzecz to może być wyszukiwarka, którą zrealizujesz, czyli będziesz szukał po prostu po tekstach albo po hashtagach. Zależy, jak to sobie wymyślisz. Tutaj, jeżeli chodzi o najpopularniejsze, znowu masz pole do popisu, czyli właśnie. Zliczanie, ile, jaki hashtag został, ile razy jaki hashtag został użyty w tekstach. Później dochodzą na przykład takie rzeczy jak robienie klikalnych linków, które ktoś wklei, więc możesz wykrywać, czy ktoś wkleił link, który się zaczyna od HTTP i wtedy go zamienić na taki klikalny. Później na przykład możesz dodać pobieranie takich miniaturek, jak tutaj czasami się wyświetlają, kiedy ktoś wklei. Ktoś wklei link, no to się pobiera taki obrazek, który strona udostępnia. Więc możesz doczytać o co z tym chodzi. Kolejna rzecz to na przykład możesz zrobić, żeby ten twój Twitter był dla programistów, i dodać możliwość logowania się przez, przez GitHub'a, bo jest taka opcja, żeby zrobić w aplikacji webowej logowanie przez inny portal, na przykład GitHub'a, Facebooka czy Instagrama. I możesz to zrobić w swoim projekcie, i na przykład zrobić także użytkownik może się albo zarejestrować, albo zalogować przez, czy zarejestrować przez githuba i mieć połączone konta albo po prostu podać link do githuba w swoim profilu i wtedy możesz nagle dodać możliwość pobierania listy projektów danego użytkownika i wtedy kiedy ktoś wejdzie w jego profil to widzi wszystkie ostatnie projekty jakie realizował czy jakie aktualizował Wtedy na przykład dochodzi opcja, że możesz zrobić możliwość tweetowania na temat tych projektów, tak? Czyli jeżeli jestem użytkownikiem, który ma w swoim profilu na GitHubie 5 projektów, wyświetla mi się ten 5 projektów w moim Twitterze dla programistów, to mogę na przykład kliknąć na dany projekt i dodać tweeta na jego temat, który będzie linkował do tego projektu. Więc jak widzisz, tutaj możliwości są bardzo duże i bardzo Cię zachęcam, żebyś spróbował tego typu aplikacje zrobić, ale pamiętaj, że ta podstawowa funkcjonalność powinna być jak najprostsza, czyli właśnie będzie to rejestracja użytkowników, wpisywanie wiadomości z jakąś ograniczoną ilością znaków i wyświetlanie ich wszystkim innym użytkownikom. Posortowane oczywiście po dacie od najnowszego do najstarszego. No i później już zaczyna się ta rozbudowa o kolejne rzeczy, o których mówiłem. I tutaj tak samo jak w przypadku aplikacji tej konsolowej, zdecydowanie polecam Ci pracować z gitem w tym projekcie, no ale jeżeli będziesz korzystać tutaj z githuba, w końcu gdzieś tam dojdziesz do tego etapu rozwoju projektu, no to myślę, że naturalnie też tym githubem się zainteresujesz, nawet jeżeli wcześniej go nie używałeś. Także jeżeli chodzi o pomysł na projekt webowy, no to wygląda on w ten sposób i... Mam nadzieję, że zainspirujecie do dalszej pracy, dalszej nauki i rozwijania tego typu aplikacji. Więc jak widzisz, pokazałem Ci tutaj dwa projekty różnego rodzaju, bo projekt konsolowy i projekt webowy, które z jednej strony w takich podstawowych wersjach są raczej proste do wykonania i powinny ci zająć właśnie tak 2, trzy, maksymalnie cztery tygodnie, ale jednocześnie właśnie spełniają tę zasadę, że są proste. Do rozbudowy, to znaczy proste jest wymyślanie kolejnych rzeczy, które możesz dodać. Dzięki temu nie tracisz, czasu na, nie tracisz czasu na szukanie pomysłu, co tu dalej zrobić w tym projekcie, tylko już masz od razu w głowie kilka, które możesz zrealizować. W obu przypadkach mówiłem też, że warto projekty trzymać w gicie. Dlaczego warto korzystać z gita? Dowiesz się w filmie, który nagrałem jakiś czas temu, i do którego link jest w opisie. Dodatkowo, taka moja porada. Kiedy mieszkasz, realizować te projekty, czy jakikolwiek inny projekt, jest taka, żebyś wszystko sobie spisywał. Nieważne, czy lubisz robić jakąś listę, czy lubisz robić mapę myśli, jakieś diagramy na kartce albo na komputerze, albo na przykład pisać po prostu długie wypracowania na temat tego, jak coś działa, zapisuj sobie, jak Twoja aplikacja ma działać. Tak, Czyli pisz, że jeżeli użytkownik wpisze coś w pole X, to powinno to się zapisać do bazy na przykład i później wyświetlać. Innym użytkownikom, a kiedy przekroczy liczbę znaków, to pojawił się takie i takie powiadomienie i nie będzie mógł dodać jakiejś wiadomości. Bo dzięki temu z jednej strony, będziesz na bieżąco sobie ten projekt analizował, będziesz sprawdzał, czy ma on sens. No bo kiedy będziesz tak sobie sam tłumaczył, co ten projekt ma robić, to automatycznie będziesz walidował ten pomysł, to znaczy zastanawiał się, czy w ogóle to się ze sobą łączy, tak? Czy Kolejna rzecz, którą wymyślasz, w ogóle pasuje do tej idei. Więc e, nieważne, w jaki sposób lubisz to robić, to zdecydowanie polecam Ci jakoś zapisywać w tym myśli, te e, informacje na temat projektu, bo właśnie poza tą walidacją tego pomysłu, druga rzecz będzie taka, że dzięki temu masz od razu gotowy scenariusz do testów. Bo testy, testowanie, umiejętność pisania testów, to jest kolejna rzecz w nauce programowania. I kiedy to, to sobie wszystko opiszesz czyli na przykład to że e, kiedy na przykład w pliku pojawia się taka i taka opcja czy taka i taka wartość albo nie pojawia się albo dwa pliki mają ten sam, e, ten sam wpis to wing jest taki i taki no to to jest automatycznie że opisany scenariusz testowy czyli po prostu później przysz test który dokładnie to będzie sprawdzać i jeżeli e, takich opisów będziecie miało dużo czy to będą diagramy czy to będą właśnie listy czy e, teksty to od razu później będziesz miał przygotowane pomysły na 10, 15, 20, 100 testów, które możesz od razu napisać, kiedy tylko dowiesz się, w jaki sposób to robić. Więc oczywiście mam nadzieję, że teraz nie będzie tak, że nagle setki osób będą miały ten sam projekt na GitHubie podany jako swój projekt, nad którym pracowały, ale chciałem Cię w tym filmie zainspirować do tego, w jaki sposób podejść w ogóle do szukania pomysłu na projekt i też jednak dać Ci. Pomysł, który możesz, za którym możesz się zabrać, jeżeli faktycznie już nic nie znajdziesz, bo tak jak ci pokazywałem, te pomysły są w miarę rozwojowe i możliwe do wykonania, kiedy jesteś na początku swojej nauki, a jednocześnie dają ci możliwość wykorzystywania ich później, kiedy tę wiedzę będziesz poszerzać. No bo oczywiście, jeżeli masz ten projekt, właśnie tego Twittera, no to same podstawy są bardzo proste: tam są podstawowe mechanizmy, jak obsługa formularzy czy rejestracja użytkowników. I obsługa baz danych, ale później możesz dokładać do tego masę rzeczy. Możesz zrobić wyszukiwanie na przykład po tekście, możesz zrobić wyszukiwanie podobnych rzeczy, możesz zrobić jakieś raporty, dodawanie reklam, możesz zrobić właśnie logowanie przez inne portale. W ogóle podział tego na wiele, na wiele serwerów masę rzeczy możesz z tym zrobić, mimo że ta podstawowa idea jest bardzo prosta. I to jest według mnie klucz do dobrego projektu do nauki, czyli będzie to projekt, który będzie trochę z tobą żył, czyli. Wraz z kolejnymi etapami nauki, jeżeli nie będziesz miał pomysłu na nic innego, to możesz zawsze taki projekt wziąć i go wykorzystać do tego, żeby dodać kolejny element, którego się właśnie nauczyłeś. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. A Jeżeli podoba Ci się ten film, to zachęcam Cię do zostawienia pod nim łapki w górę, zasubskrybowania tego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Być może masz swoje pomysły na projekty, bardzo chętnie o nich przeczytamy, jeżeli podzielisz się nimi w komentarzu. A jeśli uważasz, że te pomysły są warte rozważania, to będzie mi też bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym filmem ze swoimi znajomymi. A w opisie znajdziesz też linki do mojego bloga, fanpage'a na Facebooku i konta w serwisie Patronite, na które Cię również bardzo serdecznie zapraszam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!